Hej, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Empire, nie, przepraszam, w Napoleon Total War. I skończyliśmy w ostatniej turze na rozlokowywaniu naszych sił. Przede wszystkim szykujemy tutaj dość niemiłą niespodziankę dla Prusów, czyli będziemy musieli utrzymać tutaj dość silny garnizon, żeby nie przepuścić tych wielkich armii, a główne nasze natarcie pójdzie z zachodu, od strony Holandii i Fryzji, przez Hanower, przez Mecklenburgię, aż do Berlina. Więc to jest nasz cel uderzenia, w którym chcemy się znaleźć. No i oczywiście, jak tylko będziemy mieli okazję, to uderzymy też. Zobaczymy, czy przede wszystkim z państwem kościelnym dałoby się, albo chociażby z Prusami, na chwilę przynajmniej, zaproponuj pokój. O, pięknie, więc mamy na chwilę spokój, kilka tur. Może jedną, może dwie tury. Zaproponujmy im jeszcze umowę handlową, w zamian za 100 płatności może być. I zobaczmy, czy z państwem kościelnym dałoby radę. Też podpis, nie. Oni to są wytrwali gracze. Nie dadzą rady się oprzeć temu, żeby ich zakusy szły jeszcze bardziej w stronę podbojów. No muszą podbijać po prostu. Dobra. Bałkany. Czy ja tutaj w Belgradzie generalnie. Nie wiem, czy się buntowali, czy nie buntowali właśnie w poprzedniej turze. Gdzie co, ja sobie na chwilę zostawię to. Bo nie jestem pewien, co mnie tutaj może spotkać. Musimy i tak puścić turę, bo nic więcej nie zrobimy w tej turze. I zobaczymy, co będą robić Rosjanie. O, proszę, austriackie wojska wpadły w moją zasadzkę. A, bon appétit. No cóż, rzadki las, szczegóły, zasadzka, pięknie. I powiem wam szczerze, że ja to sobie zrobię w bitwie. Normalnie stoczymy tą batalię, bo na automacie możemy troszeczkę mieć tutaj problemów logistycznych i nie za dobrze, mam wrażenie, będzie to rozegrane pod tym kątem, że możemy ponieść duże straty. Dlatego wolę to zrobić osobiście. I podtrzymam was tutaj w takiej swoistej niepewności i zobaczmy, gdzieś się możemy rozlokować. Bo jak widzicie, możemy ściągnąć tutaj gigantyczną wręcz ilość naszej piechoty i to jest przecudne właśnie. Więc ja bym chciał, żebyśmy. No, powiem wam szczerze, nawet ładnie się tutaj rozlokujemy. Przede wszystkim damy sobie. Czy jestem w stanie gdzieś tam się rozłożyć z tyłu? Albo tutaj z przodu. O! Takie ustawienie byłoby cudne. Wszystkie armaty będą walić po prostu w nich jak w bęben. Tego co zauważyłem. No i pięknie, właśnie o coś takiego by nam chodziło. Doskonale, więc tak. Oczywiście jazda na tyłach wroga. Z jednej i z drugiej strony bym powiedział. O, w ten sposób, świetnie. Zwiążemy walką ich, zwłaszcza generała. Następnie lekka piechota. Powiem szczerze, że lekką piechotę to właśnie bym dał sobie. Tutaj na flankę, tą lekką piechotę tak samo tutaj. I reszta, czyli mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Trzy oddziały tędy. Pięknie. Kolejne trzy oddziały tu. I mamy jeszcze, słuchajcie, gwardię pieszą i ją sobie rozmieścimy gdzieś w tym miejscu, żeby ewentualnie broniła generała. Plus mój generał tak samo w tym miejscu. Doskonale idą prosto na nasze działa, więc powinniśmy dać sobie pięknie radę. I rozpoczynamy. Dobra. Więc tak, z tej strony od razu lekka piechota do boju. Tak samo lekka piechota z tej strony do boju. Tu się też rozmieścimy. W potrójnym szeregu. Zapraszam. I tak samo w tym miejscu. Też potrójny szereg. Pięknie. I puszczamy. O, jak ich zetną. Dobra. Stop. Albo nie, jeszcze nie. Skoro podchodzą tak ładnie pod karabiny, to my nie będziemy im przeszkadzać.
Doskonale. Lekka piechota tutaj. To w takim luźnym ustawieniu. By tak samo. Luźne ustawienie, zająć krzaczory. Pięknie. Stoczyć walkę z nimi już do końca. I teraz podchodzimy tędy. I już nie przejmujemy się za bardzo tymi jednostkami. Musimy zabić tylko generała. Ale tak samo tutaj. Wszystkie armaty strzelać w generała. Pięknie. Nie ucieknie już stąd. Nie powinien zostać zastrzelony. Zabiliśmy nice. Generała, panie! Teraz muszą ulec! No i na pewno ulegną. Tu sobie podejdziemy bliżej. Dziękuję. Tak samo tu. Podbiec bliżej. Wy tak samo. I tutaj strzelamy. W tą ładną przerwę. Bo może już nie będziemy strzelać właśnie. Dobra, pauza. Pięknie. Kontynuuj. Jeszcze wyciachamy ten oddział. Tak, żeby nic z niego nie zostało. I teraz wyślemy dopiero naszego generała do boju. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Ściągniemy jeszcze posiłki. W zasadzie nie wiem, czy straciliśmy więcej niż 20 ludzi. Ale na pewno nie więcej niż 100. Dobra, więc ci prawdopodobnie już uciekną. Chcieli zrobić zwiad, a skończyło się marnie. Co to jest? Nieprzyjacielski generał został ranny. Czyli prawdopodobnie był to jeden z kluczowych generałów, skoro odniósł rany, a nie zginął. Pięknie. Wpadli w zasadzkę. I Austria, Prusy się cofnęły. Dobrze, bo mamy ten no, nietrwały rozejm, ale wystarczająco długi, żeby można było jakoś logicznie temu wszystkiemu zaradzić. Mamy tutaj armie rosyjskie, które się panoszą i to mnie będzie najbardziej denerwować, bo jak widzicie, oni mi tutaj będą dość głęboko wchodzić w moje terytorium. Ja utrzymuję co prawda duże regimenty milicji miejskiej, ale boję się, że będzie to za mało, żeby tutaj cokolwiek więcej móc zdziałać na naszą korzyść. I chyba Prusy już dołączyły do wojny z nami ponownie. Więc kupiliśmy sobie tak naprawdę chyba tylko jedną turę. Prawdopodobnie Rosja ich przekonała do tego, żeby dołączyli. Bo gdy sami wykonywali ruch, mieli jeszcze normalne granice. Teraz jak Rosja wykonała swój ruch i przede wszystkim ten mały i Szwecja, no to Prusy znowu są naszym wrogiem. Tak jest.
Anulowano porozumienie. Pomnik triumfalny. Pięknie. Mamy wybudowany. Co mnie niezmiernie cieszy, bo wszystkie nasze jednostki dostały w jakiś sposób tam teraz doświadczenie. Tutaj się, słuchajcie, połączymy całą naszą armią. Pięknie. I bardzo ładnie to wygląda. Czymś takim będziemy atakować. Doskonale. Mamy jeszcze 4000. I teraz tak, ta armia może w takim razie zejść już ponownie tutaj na dół. Tym razem dołączymy do niej oddział konnych. Bo wystarczy teraz jedna tura, żeby oni się praktycznie przetrenowali w 100% i byli wystarczająco silni. Dobra, co my mamy w tym miejscu? Widzicie, Holandia nam idzie jakby z pomocą. To mnie cieszy. Przede wszystkim Napoleona będzie trzeba tam przestawić. Stąd co możemy zrobić i zabrać? Przede wszystkim gdzie mamy też w miarę jakieś tam niepokoje? Tu mamy niepokoje, więc zróbmy tak. Zwolnimy ich z podatków, dzięki czemu są już w miarę grzeczni. Tutaj też zwolnimy ich z podatków, fajnie. No i teraz następująca rzecz. Mamy armaty, słuchajcie. Mamy tutaj dużą liczbę milicji miejskiej. Ja chcę zobaczyć, czy ja jestem w stanie wyciągnąć chociażby kilka oddziałów tej milicji miejskiej, żeby wzmocnić tutaj tę armię. Bo nawet słaba milicja miejska będzie w stanie się bronić, jeżeli dojdzie do jakiejś krytycznej sytuacji. Kolejny oddział milicji miejskiej sobie przerzucimy tu. Będzie cała armia tego. Tutaj mam zresztą kolejną armię, nawet gdyby trzeba było jeszcze zasięgnąć tam pomocy. I teraz tak, ta armia natomiast, znaczy ten oddział tu, pięknie, i werbujemy jeszcze dodatkowe oddziały, oczywiście piechoty liniowej. Tutaj nie możemy, w Czechach teoretycznie mógłbym, tutaj też mógłbym, ale bez szkolenia wojskowego. I tutaj teoretycznie ze szkoleniem wojskowym też by mogło. No to co, zwerbujmy sobie, słuchajcie, na pewno lansierów. W Wenecji możemy też zwerbować lansierów ze 3 oddziały. No i powoli będziemy tutaj tworzyć kolejną armię, która po prostu będzie nam służyć. Pięknie. No i w tym miejscu... Ja się tak zastanawiam właśnie, że jeszcze powinniśmy przerzucić kolejny oddział. Dziękuję bardzo. Tu nie są zadowoleni, wybitnie, ale z tym damy radę sobie zaradzić później. Okej, teraz co tu się dzieje? Mamy jedną armię rosyjską na naszych terenach. Tutaj tych Austriaków trzeba byłoby w końcu rozgromić do końca, więc spróbujmy sprostać wyzwaniu. Pięknie. Jeżeli udałoby się to zrobić na automacie, to byłoby nieważne. Jeszcze raz. Może się udało zaoszczędzić czas po prostu. Nie. Tego chyba nie damy rady zrobić na automacie. Będzie trzeba ręcznie stoczyć tą bitwę. Nie będzie stanowić żadnego problemu, tylko po prostu zje nam czas. Nawet tu nie ma dowódcy, wiecie. Mają bardzo dużą ilość konnych. Ostatni raz próbuję. Nie. Cały czas ten sam wynik. No to stoczymy ją w takim razie na mapie bitewnej. Brak ochrony miasta, więc nie ma fortyfikacji. Nie powinno być żadnego problemu. Próbujmy. To jest ostatnia bitwa z Austrią. Jeżeli ją wygramy, to frakcja przestanie, znaczy ten kraj przestanie istnieć. O, jeszcze jaka ładna mapa się nam trafiła. Mamy tutaj wzgórze, które będzie można przejąć. Naprawdę ładna mapa się trafiła. To jest miasteczko. Chyba, że na czymś podobnym walczyliśmy. Tak mi się wydaje. Tak, na czymś podobnym walczyliśmy. Dobra, wrócę do was za chwilę. Do drzwi ktoś dzwoni. Okej, jestem. Więc tak, mam wrażenie, że już podobną mapkę to my żeśmy mieli. Wtedy się też ulokowaliśmy gdzieś tutaj na wzgórzach. Znaczy teoretycznie te. Powiem szczerze, że to jest dobre miejsce do rozlokowania armat. Tutaj. Ten sektor.
Nie, to była podobna mapa. To nie była taka sama mapa, ale była na pewno podobna. Możemy je też ulokować tu, ale ostrzał na pewno nie będzie precyzyjny z punktu widzenia tej kształtowania terenu. Przez ukształtowanie terenu z punktu widzenia. Więc my sobie właśnie przeniesiemy te działa tutaj na wzgórze i to będzie chyba optymalne, co będziemy mogli zrobić. Tutaj podjedziemy jakoś i się rozstawimy no i będzie można ostrzeliwać ich z góry. Tym samym część naszych oddziałów oczywiście zostanie prawdopodobnie na tym terenie. Będziemy starali się zapobiec temu, żeby wchodzili do nas. Trochę oddziałów lekkiej piechoty oczywiście idzie zaraz za działami. Następne oddziały, powiem tak, tutaj ci. I te trzy oddziały między z tej strony, plus generał, plus konnica z tyłu. Nice. No i na razie się po prostu musimy rozciągnąć. Tak, o. W ten sposób zrobimy sobie armaty. Dziękuję. Tu sobie rozstawimy naszą piechotę. Kolejny oddział gdzieś tutaj. Szczerze powiedziawszy, lekka piechota gdzieś za nimi. Dobra. Z dwa oddziały jazdy mniej więcej w tym lasku ukryte. Doskonale. Generał oczywiście na wzgórze zaraz za armatami. I dwa kolejne oddziały również, miało być dwa kolejne oddziały, również z tej strony. Dziękuję. No to co, przyspieszamy czas i zobaczymy, jak to się umieści wszystko na miejscach. Będziemy strzelać przez miasto, to może nie być najprostsze, ale naszym zadaniem jest po prostu przetrzebić jak tylko się da tą konnicę. No i może uda im się zająć jakieś, nie wiem, budynki albo coś w tym rodzaju, to byłoby niezmiernie miło. O, patrzcie, zaczęli do nas strzelać. Wow. Dobra, armaty prawie gotowe. Idealne miejsce do ustawienia. Świetnie. Odwrócić je. I zmieść ich z powierzchni ziemi. Razem z tym budynkiem. Możemy spróbować tutaj ostrzelać ich w mieście. Ładnie. Pięknie. Ja pierdziele. Autentycznie ładnie. Naprawdę? Naprawdę? Dobra. Doskonale. Teraz ponownie strzelać tam. Kolejny oddział konnicy pędzi na nas. Pięknie. Chyba mi się udało zniszczyć dwa z tych dział. To dlatego, że mam też bardzo dobrą celność na nich. Powiem wam, że mi przyjemność sprawia samo oglądanie, jak po prostu armaty strzelają i trafiają w cel. Cia! Jeszcze zapichnąłem. Tutaj strzelać. Troszeczkę wydłużymy.
Posiłki weszły w takim razie na pole bitwy. Więc tak, ich armaty zostały zniszczone. Słuchajcie, teraz będziemy strzelać sobie tutaj. W ten oto oddział generalski. Tylko to wymaga strzału przez kilkanaście budynków. I rozstawmy sobie też naszą piechotę. Znaczy tak, piechota lekka najlepiej jakby zajęła miejsca właśnie gdzieś tutaj. Jesteśmy na tym polu. Pięknie. Nasza normalna piechota też podejdzie bliżej. Myślę, że możemy jeszcze zacząć strzelać w ten oddział konnicy. Ale zobaczcie, jak wrednie, że przychodzą nam za plecami. O to chodziło. Doskonale. No nie wiem, chyba wykorzystam, słuchajcie, po prostu naszą konnicę. Do ataku na nich tu. I tu. Dziękuję. Kolejna rzecz jest taka, że moglibyśmy spróbować ich ostrzelać w tym miejscu, więc tak. Pierwsze działa tu, drugie działa tu, czwarte działa tu i trzecie działa tutaj. Pięknie. Jak to wygląda w tym miejscu? Będzie szarża? Bardzo ładnie. Zmiecieni z powierzchni ziemi tak naprawdę. Ci się zorientowali, hej, w tym lesie coś się dzieje. Słychać krzyki. I widzą teraz swoich kompanów, którzy uciekają po prostu przed naszą konnicą. Pięknie. Dobra, pomóżcie im tu. Brawo. Okej. Lekka piechota do przodu. Będziemy ich oskrzydlać. Podczas gdy tutaj ustawimy... No to w ten sposób, świetnie. Czworobok. Tak samo czworobok. I cofamy naszą konnicę, całą. Okej. I pomóc im tu. Pierwsze dwa oddziały. I kolejne dwa. Rozbić kwadraty. Pięknie o to chodziło. I powiem szczerze, możemy na bagnety ich zabrać. Doskonale. Teraz kartacze. Strzelać tutaj. Kolejne kartacze strzelać tu. Wy to miejsce. I wy tutaj. Pięknie. A, bo ja mam, dałem mi rozkaz, żeby nie strzelali. Genialny jestem. Okej, to powinno rozwiązać sytuację. Teraz tu i od razu w ten czworobok atakujemy. Miażdżymy ten czworobok. Thank you.
Dobra, takiej szarży francuskiej to się nie spodziewali. Nasi ludzie uciekają, panie! Pięknie. Teraz wszyscy się przerzucają na to i strzelają w jednym określonym celu. Tutaj najlepiej. Pięknie. Z tej strony też już wygraliśmy. Najwyżej możemy przejąć place. Doskonale. Cała tutaj piechota. Tak samo, rozmieścić się w jakimś sensowniejszym ułożeniu. Wy ich dokończcie. A nawet możemy zacząć ścigać i w każdym innym miejscu jeszcze. Armaty. Teraz tutaj. Wyślemy lekką piechotę. Coś tu jeszcze zostało? Serio? Znaczy da się ich obrócić, ale na pewno da się zrobić to w ten sposób. Pięknie, musielibyśmy ściągnąć prawdopodobnie naszą konnicę całą. Dobra, wy też ścigajcie ich tu. Wy tutaj. Ja myślę, że tak samo tu. Pięknie. Dobra, artyleria. Dokonać rzezi w tym miejscu, bo oni mnie mogą... Wiecie, mogą mnie zajść z flanki i zaatakować mi generała. Wkrótce odniesiemy chwalebne zwycięstwo! Dlatego trzeba ich błyskawicznie przerzucić. Ludzie są zmęczeni, panie. Muszą chwilę odpocząć. A i tak są zmęczeni. Gadanie. Tutaj dwuszereg. Dobra, spróbujemy ich teraz też z tej strony zajść. Wyślemy jeden oddział. Tutaj już powinno być wszystko dobrze. Dowódca, czy nasz generał ma się nimi zająć. A my się rozstawiamy ponownie w lesie. I zobaczmy ten szturm z ostrzałem, wiecie? Bo to mnie w sumie zastanawia. Jak to wygląda. I tutaj tak samo. Szturm z ostrzałem, poproszę. Panie! Panie! Atakują naszego generała! Tu już nie strzelać. Tak samo tutaj też nie. Czy to znaczy, że oni będą co strzelać? Biec i strzelać? Czy jak? Nie wiem. Dobra, na razie kończymy bitwę. Ten szturm z ostrzałem w sumie nie wiem jak działa. Może w ten sposób, że przechodzą do walki z warcią, gdy wygrają walkę na ostrzał i też strzelają? Nie wiem. Dobra, Austria pokonana. I cała frakcja zostaje rozbita. Region zdobyty Galicja. I państwo pokonane Austria. Doskonale. Więc tak, teoretycznie mógłbym teraz właśnie udać się na Warszawę. I zobaczmy co dalej. Bo tak, tutaj mamy te wojska rosyjskie. Tu mamy pełną armię małą, znaczy pełną armię słabą, bo milicji, ale i tak jest wystarczająco silna, żeby wiecie, móc zaszkodzić tutaj dość solidnie przeciwnikowi. Powinniśmy mieć już dostatecznie dużo czasu na przemieszczenie właśnie naszych wojsk dalej. Za chwilę zaatakujemy Hanower. Bym nawet powiedział, że już teraz bym chciał zaatakować Hanower. I co to jest? Hm.
Sojusznicy Pruscy i Dania mają z nami dobre relacje, a gdybyśmy zerwali przymierze z Prusami, damy im w zamian wszystkie technologie, jakie znamy, albo w zasadzie większość. Będzie zachwycony, gdyż usłyszy tak wielkim powodzeniu naszych rozmów. Cudownie. No i teraz zaproponujmy im sojusz. I jeszcze raz zaproponujmy sojusz i damy im resztę technologii. Żadne tylko państwo. Oddaj technologię pobór powszechny. Pojedyncza płatność. Zapłacone za to 1000. Zgoda. Może być. Ale ja bym chciał, żebyście zaatakowali. Wypowiedz wojnę. Nie, nie temu państwu. Zaproponujmy im jeszcze raz sojusz. Dajmy im technologię. I embargo handlowe na Prusy. Nie chcą. To jeszcze ostatnia rzecz. Embargo handlowe przeciwko Prusom w zamian za technologię. Nie. Na to się już nie zgodzą. No ale dobra. Trochę ich tutaj osłabiliśmy. Przynajmniej nie będą nam zagrażać później. Jeszcze jedną turę też potrzebujemy na przegrupowanie się na spokojnie. Więc tak, co byśmy chcieli uczynić w tym miejscu? Powinniśmy może też troszeczkę, wiecie, więcej zwrócić uwagę nie tylko na werbunek jednostek, ale także na kilka rzeczy związanych chociażby z rozwojem gospodarczym i pieniędzmi, żeby mieć po prostu więcej, bo zyskujemy prowincję jak najbardziej. Ale troszeczkę stoimy do tyłu, jeżeli idzie o tworzenie nowej infrastruktury. Teraz pytanie, czy Turcy? Rosja może chcieć mnie tutaj zaatakować, tędy. Mnie w zasadzie nie interesuje, czy ja stracę Transylwanię i Lwów. Mógłbym nawet Bałkany stracić. Mnie najbardziej będzie i tak jarać to, jak przejmiemy wszystkie te prowincje tutaj należące, bo później i tak po prostu robimy rush na Moskwę. Nie będziemy za bardzo czekać. Zróbmy za to save'a na sam koniec tego odcinka. Zróbmy koniec jeszcze. Zobaczymy, co się będzie działo. No, wreszcie sobie odpłynęli. Aleluja. Dałbym wszystko, żeby po prostu dowiedzieć się, co takiego zamierza Holandia. Sabotażu. Wiadomo. Teoretycznie moglibyśmy zaatakować Kamieniec Podolski. W ten sposób się trochę do nich przebić. Albo tutaj właśnie ruszyć na Warszawę. Ja bym wolał oczywiście ruszyć na Warszawę. Da mi to możliwość przetrenowania jednostek jeszcze bardziej. Ale to tak czy siak. Sprawdźmy jeszcze wiadomości, bo i tak będziemy kończyć, słuchajcie, odcinek.
Austria jest oczywiście zaniepokojona rozwojem sytuacji. To możemy tutaj co najwyżej wyłączyć podatki na chwilę. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za to, że jesteście, za to, że oglądaliście. I zapraszam do komentowania, zapraszam do oceny filmu. Zapraszam też na Patronite, jeżeli chcecie wspierać kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym i zapraszam na Facebooka. Hej, papa!